Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na kolejnych warsztatach z akwareli. Dzisiaj zawitamy do Muzeum Wsi Lubelskiej. Piękne miejsce i będziemy malować zabytki architektury drewnianej. Zrobimy w akwareli taką chałupę, domek i właśnie z tego muzeum w Lublinie. Zaczynamy tradycyjnie od tego, że przygotowujemy sobie materiały, narzędzie do malowania. Papier akwarelowy. Przykleiłem taśmą malarską do szkła. Czyli, jak już Państwo wiecie, zaczynamy, moczymy tylko z jednej strony kartkę, nie robimy, nie moczymy papieru akwarelowego z jednej, z drugiej strony. Pędzle, paleta, farby akwarelowe, pojemnik z wodą. No i zaczynamy działać. Na początku ołówkiem zrobimy taki szkic, rysunek i potem zaczniemy malować farbami. Lekko sobie ołówkiem zaznaczam rysunek, jakieś tam takie kreski, linie, najważniejsze, a szczegóły to już dorobimy pędzlem. Będzie drzewo z boku. Tam dalej postawimy jeszcze jedną chatkę. Dobrze, i wystarczy. Za mocno nie skupiamy się na rysunku. Zaznaczyć sobie tylko te takie najważniejsze elementy i przechodzimy do malowania farbami. Na palecie sobie trzeba na początku rozmoczyć farby, które tutaj mam z boku. Rozmoczyć każdy kolor. Dodać do każdej kostki odrobinkę wody. I na palecie szukamy potrzebne barwy, kolory. Robimy na początku taki ciepły podkład. Nawet kartki nie moczyłem, proszę Państwa, tylko więcej wody dodaję do farby. I robimy taki delikatny
podkład w ciepłych kolorach.
Teraz możemy zdjąć taśmę. Ostrożnie, delikatnie, żeby nie zniszczyć papier. I mniejszym pędzlem jeszcze trzeba dodać rysunek, skorygować szczegóły. Z przodu można więcej kontrastu dodać, przyciemnić te kolory, wzmocnić. Ta chatka po prawej stronie też więcej kontrastu ma w sobie, więc już wzmocniłem.
Cienie od drzewa, które rośnie tutaj przy drodze. Teraz możemy usunąć jeszcze tutaj taśmę na górze. No i na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję Państwu za wspólne malowanie. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach, zajęciach z akwareli i życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia.